Dzisiejszy film odpowiedzieć ma nam na pytanie, czy style y, robione w kreatorze styli y, w instrumencie Yamaha PSRS 900, PSR 970 i PSRS 670 będą działać y, w klawiszu firmy KORG, a model Micro Arranger. Y Wybrałam właśnie menu karty SD, zaznaczyłam sobie jeden ze styli, który robiłam na instrumencie Yamaha. Ten akurat to jest Dubstep. Posłuży nam to jako przykład, ponieważ we wszystkich pozostałych przypadkach instrument zachowuje się tak samo. Czyli każdy styl zrobiony w klawiszu Yamahy i niekonwertowany właśnie tak się zachowuje jak tutaj zobaczycie. W takim razie zaczynamy. Przyciśniemy load i spróbujemy załadować nasz styl. Co się stało? Not a PA series or corrupted file. No, to, że ten yy, plik nie jest yy, Plikiem wykonanym dla serii PA, to ja sama wiem, bo zrobiłam go w klawiszu Yamaha, tak jak już wspomniałam, ale instrument, zwróćcie uwagę, jaki jest mądry, sam y, taką możliwość y, wziął pod uwagę i wyświetlił komunikat. Tak jak już wspomniałam, y, bez względu na model Yamahy. A tym samym użyty w nim kreator styli, instrument zachowuje się tak samo, ponieważ style nie są przekonwertowane na format, który będzie działać w serii PA. Ale to można popróbować w sieci, poszukać takiego konwertera i właśnie skonwertować sobie style. W instrukcji obsługi do mikroaranżera było napisane, że. Taki konwerter znajduje się na stronie www.korkpa.com. Przy czym ta stara strona, która została podlinkowana w instrukcji obsługi, niestety już nie działa. Tak więc, w tej chwili, jedyne co nam pozostaje, to szukać rozwiązań na własną rękę w sieci i. Yy, najlepiej byłoby zobaczyć jaki dokładnie format ma nasz klawisz i wtedy szukać yy, konwerterów wpisując frazę na przykład free online konwerter żebyśmy nie musieli płacić jeśli nam nie daj Boże coś nie zadziała no i yy, tu PA series konwerter Także to właśnie Wam chciałam dzisiaj pokazać. Jeszcze powiem na koniec, że między instrumentami Yamaha wymiana stylów w przypadku większości modeli jest jak najbardziej możliwa, wszystko działa sprawnie. Natomiast tu ten instrument jest dość wybredny, jeśli chodzi o przyjmowania plików, nie tylko jeśli chodzi o style. Ale również o utwory, bo zdarzało się, że również utwory, które zostały wykonane tutaj, za pomocą pokładowego sekwencera, nie chciały się załadować i nie chciały działać. I podobny komunikat, w zasadzie taki sam komunikat, pojawiał się w przypadku, gdy próbowałam je załadować. W następnym filmie będę chciała powiedzieć, jak to jest z utworami. Może nawet mi się uda podpowiedzieć, jakie formaty najlepiej tutaj stosować. Także to wszystko na dziś. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Do zobaczenia w następnych materiałach. Trzymajcie się ciepło, cześć.